Premier Mateusz Morawiecki zapowiada uruchomienie kolejnych elementów pakietu antykryzysowego. Szczegóły mają być znane jutro. Tarcza antykryzysowa przygotowana przez rząd ma ochronić przedsiębiorców i pracowników przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Polski rząd otrzymał wczoraj zielone światło od Komisji Europejskiej na uruchomienie głównego strumienia finansowego w ramach Narodowej Tarczy Antykryzysowej. Przygotowane przez nas środki, 75 miliardów złotych, już wkrótce zaczną być przekazywane tysiącom mikrofirm oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. Jednocześnie premier zapowiedział kolejną pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej. Uruchomienie kolejnych elementów pakietu antykryzysowego to tylko kwestia czasu. Robimy wszystko, by Polacy otrzymali niezbędną pomoc jak najszybciej. Szczegóły mamy poznać jutro. Przedsiębiorcy złożyli blisko 2 200 tysięcy wniosków o wsparcie starcze antykryzysowej. Na ochronę miejsc pracy z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych firmom przyznano niemal 1,3 miliard 300 milionów złotych.